is with us! Hej, z tej strony Mrugi, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Assassin's Creed Valhalla. To już 60. odcinek. I jak widzicie, wróciliśmy do Kruczej Przystani, gdzie ulepszyłem sobie aktualne bronie. Zaraz wam zademonstruję tutaj. I w poprzednim odcinku zapomniałem tam zdobyć skarb z mapy skarbów. Wrzucę wam filmik z tego tutaj teraz. I w dzisiejszym odcineczku wykonamy sobie jakieś zadanko. Ale zanim to zrobimy, jest tu podobno jakiś grobowiec w pobliżu. Uspokój się, przyjacielu. Także poszukajmy go i zróbmy to. Bo jak przypomnę, z tego pierwszego grobowca, którego znaleźliśmy całkiem przypadkiem budiki bodajże, zdobyliśmy części, właśnie chyba to było to, poległego bohatera, tak? To było to? To chyba było to. Był karwasz, nie wiem, buty tam były? Tak, dokładnie, i tam były buty. Także sprawdźmy sobie ten grobowiec. Tylko gdzie to teraz będzie? Jakieś dźwięki słyszę. A, już widzę, okej. No i mamy. Mamy interakcję. Zbadajmy. Dokładnie. Masz, Eivorze, w 100% rację. Tu mamy coś do przeczytania. Osobliwe kolumny.
Zadziwiają mnie te niezwykłe kamienne struktury w grobowcach. Nie uwierzę, że żyjący w chatkach ze słomy Brytowie mogli wykuć takie kolumny. Musiał je stworzyć jakiś dawno zapomniany lud. Manius Calvisius, cesarski budowniczy. No dobrze, co tutaj? Sanktuarium Maniusa. No, tu widać jakiś błąd. I teraz co, mamy tam skoczyć na dół? Jest i sianko, także mamy miękkie lądowanie. No tutaj widzimy, że mamy już do rozwalenia ścianę. Tego czytać nie będziemy. Okej, widzę garniec. I co nam to dało? Czyli to jakaś skrytka taka jakby. I tu mamy sam opal. Tutaj nic nie ma, czyli musimy iść w głąb. No i co tutaj mamy? Jak tu musimy pewnie coś postawić. Okej, to musimy pewnie tam przeciągnąć. Dobra, Eivor. Puszczaj teraz z tej strony. No dobra, tą stronę mamy załatwioną. Musimy tu pewnie coś znaleźć. Czyli to bardzo proste. Równie bogata, ale zaraz, przecież tutaj nic nie było. Czy coś przeoczyłem? Nic tu nie widzę. This is the ancient work of Romans. Co my tu mamy? Okej, okay, tu jest ta jakby jakaś mapa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli jest pięć grobowców z tego, co tutaj widzę. Is this England? Odd. Some locations are marked. Jak się domyślam, w centralnej części to znajdujemy się aktualnie, tak? To będzie tam koło kurczej przystani. Tu jakieś zapiski i co my tu musimy zrobić? Tu jest coś, widzę, do otwarcia. Ostatnia zagwozdka. Wszystkie grobowce są już chronione moimi wynalazkami. Wciąż jednak nie wiem, co z głównym wejściem. Co się może za nim kryć? Jak otworzę tę dziwaczną bramę? To może być ten jeden, jedyny problem, którego nie umiem rozwiązać. Okej. Okay. I co my tu w ogóle mamy zrobić? Tam jest jakaś komnata, widzę, na lewo.
To jest zamknięte. Musimy zdobyć klucz. A klucz zdobyć możemy w jaki sposób? Tam jest opal. Chyba musimy się tam dostać. Czyli spróbujemy tutaj. Tak. No dobrze, ale to nam więcej nic nie dało. Dalej nie mamy klucza. No dokładnie, nie ma, nie? No nie, tak i Boże, nie miałeś skakać. Naprawdę, tutaj był klucz, serio. A ja już chciałem wdrapywać się tam do góry. A co jest w ogóle za tą tablicą? Tutaj nic ciekawego nie było. No to otwórzmy te drzwi sobie. Oj, spokojnie. Zapasy mamy pełne. Tu mamy coś do przeczytania. Notatka rzymskiego budowniczego. Cesarz Neron powierzył mi zadanie zradzone z szaleństwa. Mam uniemożliwić Brytom zbieranie się przy grobach ich poległych bohaterów, ale nie mogę od tak zbudować muru. Nasz obłąkany cesarz nalega, żeby do grobu udało się podejść, lecz każdy, kto spróbuje, ma ponieść śmierć. Moim zadaniem jest zrobić to, czego sobie życzę, jak bardzo bzdurne by to nie było. Dlatego też to zrobię. Czyli to pewnie opisuje te pułapeczki, które tam widzieliśmy w pierwszym grobowcu wcześniej, nie? Tutaj jakieś są prototypy, widzę. Testowanko. Notatka z wirujących pułapkach. Zwabiłem naiwnego Bryta w jedną z wirujących pułapek. Rozczłonkowanie powiodło się. Nieźle. Notatka o ścianach kolców. Próby ze zwierzętami się nie powiodły. Muszę naostrzyć kolce. O, i zdobyliśmy tutaj płaszcz poległego bohatera. Najsior. Czyli mamy już trzy części. I tutaj chyba nic więcej nie zbierzemy. Rzućmy sobie jeszcze okiem na tą mapę, żeby mniej więcej wiedział, gdzie spodziewać się tego trzeciego grobowca. Mapa świata. Czy to nie znikło nam tutaj z tej mapy teraz, ten znacznik?
Dziwne, będę musiał to jeszcze sprawdzić. Bo wydawało mi się wcześniej, że było 5 tych znaczników, no ale mniejsza z tym. Jeszcze tu pewnie kiedyś wrócimy. A teraz chciałem wykonać zadanie w Kruczej Przystani. To my tu mamy niszczenie zakonów w snach. Właśnie pomożemy walce. Czeka już kobieta dosyć długo, abyśmy jej pomogli. Także już czas najwyższy. Okej, teraz musimy się tylko dostać do góry. Użyjemy wyciągu do tego. Na samą górę co prawda się nie dostaliśmy, ale sobie wyjdziemy. Tu jest drugi. Jesteśmy na samej górze. Co się dzieje z tą grą? Straszny spadek FPS-ów. Okej, chciałem sobie jeszcze sprawdzić ten płaszcz poległego bohatera. My tu mamy teraz, którego używamy tutaj. Ma 28, nasza opończa klanu Kruka. 20, 28, 34, 11. Gdybyśmy to rozwinęli, to pewnie byłoby lepsze. Zbierzemy 5 części. Będziemy używać tego zestawu na pewno. Teraz ruszajmy do tej walki. Co ty tu krzyczysz tak wiecznie? Jeszcze są te rzeczne najazdy do zrobienia, ale je zrobimy po zadaniu z walką. Sprawdzimy, co ciekawego ma ten. Always nice to see a friendly face. So if you see any about, send them my way. Co tu ciekawego ma w ofercie nasz mały przyjaciel? Obejrzyjmy ten sklep. Reda, co ma ciekawego? Nie ma nic ciekawego, widzę. Kaptur Karola Wielkiego. Have a good day. I have to go. See you soon. Go with your gods. Nie będziemy brać tych pojedynczych rzeczy. Jeśli chodzi o zbroję, oczywiście, bo i tak nie damy rady tego zebrać. O, jest nasz kotek chyba, tak? Dobra, gdzie ta walka? No i jesteśmy, ale zanim z nią porozmawiamy, rozejrzyjmy się, co ona tutaj kombinuje. W
Okej, okay, tutaj są jakieś porozrzucane składniki od walki. Jagoda jałowca, skrzela okonia, szpony białego gołębia, czerwona glina. No to porozmawiajmy z nią. I have the plans you need. Good, good. Once added to the elixir, it will be ready to... Serio? Ja to zabrałem? In taking this, you will have access to the Allfather's wisdom. You will walk the path of Odin and live as he lived so long ago. Prepare yourself for a journey into another time, another plane. Nawet nie wiedziałem, kiedy te składniki zebrałem. I co, teraz będziemy się wcielać w Odina. The elixir is ready. It will taste like misery itself, but it will open your mind to the sights and sounds of the nine worlds. No to co, pijemy, nie? Mikstureczkę. Szybko Ivorowi poszło. No to zaczynamy nową przygodę. No nieźle to wygląda. Prophecies of the Nornir are as clear as daylight. The Aesir are doomed. All Asgard is doomed. Repeat the last passage. Brothers will fight one another and kill one another. The home of the gods turns red with gore. It will be an age of storms. An age of wolves. Not this. Further along. The foretelling of a wolf. Great beast. The wolf Fenrir howls terribly before the gates to hell. The beast will break its bonds and run. And my part? What about me? Then comes the second great sorrow. When the Havi goes to fight the wolf. And falls to Fenrir. And falls to Fenrir. It's there, you see. You have foretold my death. Your Havi will die. We speak what we see. We know your fate, your destiny. Have you gleaned enough, O wise one? Przeznaczenie można zmienić, każdy jest kowalem swojego losu. Why struggle and fight if we are but threads stretched between anchored points? Without hope, life is a prison, not a gift. Life is the music that comes from playing those threads. That is what lifts our spirits and fills our hearts. I am no string to be plucked or tied. I am the High One, the Lord of Ecstasy, the enemy of the wolf. I am eternal. Riddled words only cloud my thoughts. A storm is brewing. Not in the clouds, but down below. Does our final battle draw near? Is this how Ragnarok begins?
No i rozpoczęliśmy wątek Asgardu. Czyli co, Eivor na to wychodzi, że jest tak naprawdę wcieleniem Odyna, którego zwiątu Havi. Czyli to by tłumaczyło, gdy pod tym drzewem tam przenieśliśmy się też do jakiegoś miejsca, na tą postać też mówili Havi, nie? Czyli to by tak się łączyło. Mamy tu dostęp do jakiejś mapki, czy nie mamy? No jest mapka. Są mi bogactwa. Sporo jest tych bogactw. O kurde. To zaczniemy od synchronizacji. I co dalej? Raport Heimdala, Havi. Ataki stają się coraz zacieklejsze i muszę opuścić moją wieżę. Niepokoi mnie to, co słyszę swoim ukrytym uchem i pora, bym zobaczył to na własne oczy. Raz jeszcze cię błagam, przydziel mi jakiegoś solidnego pomocnika. Lokiemu wyraźnie ciążą obowiązki strażnika bram i zrzyma się na najdrobniejsze nawet prośby. Ktoś musi go dopilnować pod moją nieobecność. Co prawda bez mojego klucza wielkich szkód nie poczyni, ale bariery zostały nadwątlone, a w przypadku ataku jotunów nie ma co zbytnio na niego liczyć. Najlepiej gdzieś go przenieść lub w ogóle wygnaj z Asgardu. Niezależnie od tego, jak dalece niekorzystny łączy was układ. Klnę się, że przez niego dam głowę. No dobra. Dotrzy do wielkiego pałacu. Czy my możemy tu stąd skoczyć, czy tak nie bardzo? No nie wiem, czy ja sam mogę w ogóle... Zaryzykujemy, co? No już myślałem, że będzie placek czerwony. Dobra. Jesteśmy teraz na jakimś placu. I są tutaj. Też bogactwa do zebrania. Mogę to wejść? Czy tutaj są bogowie, tak? Z nordyckich mitologii, których oczywiście nie znam, ale poznamy je, nie? Tutaj, mniej więcej. Tam u góry jest skarb, tylko pytanie, jak do niego się dostać? Czy możemy sobie tak po prostu wejść? Chyba tak. Czyli Eivor jest Odynem, Sigurd pewnie też będzie którymś z bogów. Pytanie, kim jest Loki? Tu wejść nie da się. To nie było mądre posunięcie. Ale zaczekajcie, tam idzie jakaś lina. It is our future we must decide. Don't decide the future, you strangle it. By Mjolnir,
I will hunt down these invaders to the end. Jest tu też Thor, Tyr i Freja. No ciekawy wątek. No i jesteśmy tu na górze. A gdzie jest ta linka? Aha, tu. Możemy na to wejść? No dobrze, dostaliśmy się tu, co prawda bardziej chciałem wejść na tą drugą. Kurde, no jak tam się dostać? No i dupa. Dobra, damy sobie luz na razie z tym. Dobędziemy to później. Było blisko. I ruszajmy z tym zadaniem. We are as guardians. We don't skulk around like elves. We fight. We are fighting for our homes, for our people. But some problems can't be solved with the hard end of a hammer. Name one. Harvey, break our stalemate. What is this? Another invasion? Warriors from Jotunheim. They attack from all fronts. While we sit on our trembling hands and scratch our bums. Jest podobny do Sigurda. Many Aesir have been sent to the four corners of Asgard, leaving we four to defend the Great Hall. Havi, lend me a score of your warriors and I will lead them into Jotunheim myself. We cannot afford such a loss. The Einherjar must hold back to defend our city. I would bring them here, to hold the Great Hall itself. This invasion is too large to spread ourselves around. All this prattle solves nothing. Battle or death! Silence, all of you. We will take the fight to the enemy before they cross the Bifrost. Well said, Ravenfeeder. Name those who may fight beside you. Jestem prawie pewien, że ten Tyr to jest kurde Sigurd. I need only one. You, Tyr, Lord of Justice. We'll gather our forces and scatter the enemy like grains. Yes, I will fight as a thresher through a field of wheat, mad one. The rest of you, stay back to protect the Great Hall. Were any creatures among the Jotnar? Draugr, trolls, or wolves? What troubles you, Havi? Does your far sight tell you something? More invaders! They gather at the Bifrost Bridge! Where's Loki? He should be guarding that door! Warn the others. The fight begins. Oh, kurde. I'm with you, Abby. Let's deal out some punishment. Sprawdźmy, co tam się dzieje. They're pouring in from Heimdall's tower! We must clear the bridge! Mjolnir! It is time to crush! Warriors with me!
The rest of you guard the Great Hall. No gdzie oni są? With me, I give this battle to myself. No dobra, to biegniemy. Mega dziwne to wszystko tutaj. A no, są tam jacyś przeciwnicy. Niebiescy są. Kurde. Sprawnie to idzie, trzeba to przyznać. Wszyscy na strzała. O, tu jakiś większy jest. Kurde, ręce fruwają, nieźle. Co to, Basim? Gdzie teraz? I must staunch the flow of invaders. Są troszkę mocniejsi przeciwnicy. A tu co za byczek?
Wrota zamknięte. What's that? You've done us no favors either, Jotun. Wait, no. You're mistaken. I am... Harvey. I found this one lurking in the shade, shying from battle. Shall I extract some teeth to get him talking? Or pluck out an arm? Ten jest podobny do Basima. This portal, Loki. What happened? The portal opened, and these soldiers came bleeding through. So I sent warning straight away. And I captured this one, the soggy jowled sheep herder. What is your name, stranger? I am called the Builder by most. He wants your name, not your trade. If I have another name, it's not within my memory. Builder it's been for as long as I've been building things. And what can you build that would impress me? I work with stone, wood, metals, whatever is at hand. And I finish by infusing my work with subtle charms and wishes. Did the Jotnar benefit from these charms and wishes? Oh, for a time. But you and I both know the Jotnar are a dull and desperate race. Harvey, when someone gifts you a horse, you ride it. I put a bridle on this one. Is that right, Builder? Are you a gift horse or a secret curse? Neither, High One. I am only a tool, one with hopes to be well used. This portal has been a source of misery for some time. I want it sealed. With respect, this is not the only way the Jotnar can enter Asgard. May I propose a more encompassing solution? And what do you want in exchange for the shield, other than your freedom? I must give that a thought, a very deep thought. It would not be a simple task, and I do have my reputation to consider. If you doubt me, I could offer a demonstration. A demonstration, yes. And if he fails to impress, we hoist his skin as a sail. I'll accept these terms, with a last condition. I would need water from your well of Urdhul. What do you know of our sacred well? It's a place of great power and vital magic, a source of spirit. It's the water there that will power your shield. I'll collect the water, Harvey. Keep this one clear of our sacred sites. Loki, halt! I will go to the well. You must find this Builder clearing for his display. No, it's no trouble, Harvey. The damp and the dark appeal to me. Go with the Builder, then return to the Great Hall with news of our next step. As you command. An interesting offer. No, ciekawy wąteczek nam tutaj się zapowiada. Ten Loki jest bardzo podobny do Basima. Dziwne. I na kolejne nasze przygody w Asgardzie zapraszam Was do kolejnego już 61. odcinka. Trzymajcie się, cześć.